No dobra, no to tutaj poszliśmy, zrobiliśmy, pokonaliśmy, zniszczyliśmy. Dobra brat, rozumiem. Rozumiem, że chcesz nas unicestwić. Rozumiem to. Ja wiem, że wszystkie tytany chcą nas unicestwić, ja to rozumiem. Nie musicie mi o tym wspominać. Kurde, warto byłoby jakiś owoc łumpa zebrać, dlatego... Albo owoc łampa w sumie. Żeby, wiecie, po prostu mieć wyleczone zdrowie. No i też nasze zdrowie jest określone tymi maskami aku-aku, lecz tfu maskami, listkami aku-aku, które zbieramy co jakiś czas w skrzynkach. Dobra, po boku nic nie ma, więc tutaj teren mi się wydaje, że będzie czysty. O, co to w ogóle jest? Co to jest za tytan? The fuck? Ty, pierwszy raz z czymś takim się spotykam. Jak znajdę jakieś informacje na jego temat, to tutaj jego imię się pojawi. Niestety to co jakiś czas będzie właśnie tak wyglądało w tym let's playu, dlatego że tych tytanów jest tyle nowych, że ciężko mi jest wszystkich imiona zapamiętać. Tym bardziej, że to są czasami takie, wiecie, trochę dziwne imiona, nie będę tego ukrywał. Co nie oznacza, że te tytany jakby są jakieś złe, dlatego że wbrew pozorom, no... Powiem szczerze, że niektóre są całkiem spoko. Muzyka w tym poziomie jest jak najbardziej cool. Trochę kojarzy mi się remix poziomów właśnie pokroju The Lost Ruins, tudzież The Lost Ruins albo The Lost City. Przepraszam, Temple Ruins i The Lost City, o. Ciągle mi się te nazwy mylą, nie wiedzieć czemu. Tak już czasami mam po prostu. Z dużo tego The Lost, kurde. Ale bardzo fajny soundtrack, bardzo przyjemny, wpadający w ucho i to w ogóle, ta sekcja jest bardzo ładna. Tutaj taki wodospad lawy. Fajnie tutaj to rozkminili. To muszę przyznać, że idzie na plus. Dla gierki oczywiście i dla twórców. No i niestety od początku. Ponieważ się skąpałem w lawie. Jak ostatni cieć, fiesz. A tutaj była głupota, dlatego że K-Modo zrzuciłem w dół. Co niestety zwiastowało to, że nie będę mógł tej dużej skrzynki zniszczyć. A nie chciałbym tutaj nie zrobić 100%, uwierzcie mi. No dobra, runda druga teraz z lawą. O, perfekto, perfekto poleciało, tylko teraz... Dobra, nie ma tam nic takiego góry, bo przez chwilę myślałem, że twórcy w chamski sposób ukryli gdzieś tam u góry Tiki Masks, nie? Tiki Maskę, a nie Masks. Zawsze, kurde, muszę dodawać to S dodatkowe. Ale tutaj na przykład jest, o. A czekajcie, spróbuj, zobaczmy, czy specjalnym atakiem byłbym w stanie. Nie, to jest to samo, dobra. O, jest K-Modo. Jest K-Modo. Wysiadamy. I osiadamy. Okej. Dobra, jest. Dwie skrzynki naraz zostały zniszczone. Finally. O, i skrzynki nitro, które moim zdaniem są bezużyteczne. Co to w ogóle jest za typ? Co to w ogóle jest za zwierzę? Co to jest w ogóle? Ty, pierwszy raz z czymś takim mam do czynienia. Nie mówcie, że to coś po lawie może łazić. Ty, to może po lawie łazić, ale beka. Ty, fajnie. Ale jak ten tytan się nazywa? To jest dobre pytanie. Ty, ale dobry ma specjalny atak. Co jak co?
Tutaj jak najbardziej, kurde, szapoba leci do twórców. To wiecie co, ja może się cofnę i zobaczę, co tutaj jest w tym momencie. Ja bym się cofnął i bym poszedł tutaj zobaczyć. Dobra, jest runda bonusowa, okej. No to skoro runda bonusowa, no to kurde, możemy ją robić bez problemu. Starajmy się tutaj zwracać uwagę na skrzynki. O, dobrze. Mówię, szkoda, że nie zrobili czegoś na rodzaj Mojo-roomu, bo jednak wbrew pozorom to było spoko w Clash of the Titans i szkoda, że tego się pozbyli już w późniejszych grach. O, skrzynki z TNT. No już widzę tutaj, kurde, wadę tych skrzynek, że jak są one obok siebie, to powinny wszystkie buchnąć w tym samym czasie, a nie, że kurde, jedna obok drugiej buchnie, a te obok już stoją sobie luzem, nie? Takie trochę dziwne moim zdaniem, tak szczerze. No ale dobra, nie będę się czepiał takich rzeczy, bo nie jestem od tego, żeby się czepiać takich rzeczy. Aha, i to by było na tyle. Wszystkie skrzynki zebrane, okej. Ty, a weźmy może tego K-Modo zaatakujmy, może się zaraz ten tytan odezwie. To zobaczymy, jak on ma na imię. Mogę jeszcze zrobić inną rzecz, że pewnie i tak to w edycji zrobię wcześniej, ale mogę też zapauzować i zobaczyć informacje na temat tego tytana. Co nie byłoby głupie z jednej strony, bo byłbym bardziej doinformowany. Ale to myślę, że zrobię po poziomie. Tak będzie ciekawiej po prostu. O, i mamy Tiki Mask kolejne. To już chyba będziemy mieli zaraz wszystkie zebrane. No trochę HP mi zeszło, ale w przeciwieństwie do innych tytanów to bardzo malutko mi zeszło. Jeżeli mam być szczery. O Jezu, tutaj Mojosy się utopią, ja pierdzielę. Ale tutaj przemysł zbierzemy sobie, więc jako tako nadrobimy. O, i kryształ, o proszę. To warto byłoby tutaj może zgrindować, bo nie wiemy, czy to czasem nie jest końcówka poziomu. Słuchajcie, kryształ kojarzy się zawsze z tym, że poziom dobiega końca, kiedy się go zbiera. A nie chciałbym, żeby to było w tym przypadku również. Więc warto byłoby tutaj trochę pogrindować, wbrew pozorom. Bo wiecie, 750 Mojosów piechotą nie chodzi. Jest! Jest! Pociśnijmy go teraz. Okej. 752, dobra, mamy to. Reach the Mojo goal for this level. Fuck, nie zebraliśmy jakiejś Tiki Mask. Ja pierdzielę, jakąś musieliśmy ominąć. Dobra, nieważne, no to tu najwyżej wrócę poza anteną. Albo po prostu dogram wam gdzie zabrakło mi tej Tiki Mask. Ta, dobra, Koko, spokojnie, wrócę tam do twojego sklepiku. Dobra, Event Roller. Jedziemy z Koksem. Co to w ogóle był za odgłos? No to co, rolujemy teraz, moi drodzy. Lecimy z Koksem, kurde. Rolujemy. Ćwiczyłem sobie jakby tą specjalną rundę, ale przyznam szczerze, że kiepsko mi w niej szło, więc zobaczymy, jak teraz pójdzie. Liczę na to, że nie będzie aż tak źle. Więc będę się starał tutaj na spokojnie. O, o, dobrze. Tutaj zawsze spadałem, więc jest git. Idzie dobrze na razie. Idzie dobrze. O nie! Fuck!
Doigrałem się. Dobra, raz jeszcze robimy. Raz jeszcze, uda nam się. Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to kto? Kurde, obrywam. Ciekaw jestem, co to jest za tytan, którym teraz lecimy, bo to na pewno nie jest Rhino Roller. A przynajmniej mi się nie wydaje, że to jest Rhino Roller. Pewnie jego imię się gdzieś tutaj będzie wyświetlało. Dobra, tutaj ominęliśmy. Żadnej Tiki Mask nie ma tutaj, więc dobrze. O, o, o. Teraz uwaga, patrzymy się, patrzymy, patrzymy. Tu jest jakaś. Tam po boku można gdzieś zjechać. O, 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 o. Dobrze. 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 O to chodziło. Sprawdzamy teraz, czy tutaj nie będzie żadnej Tiki Mask. Jest, 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 jest. Zjeżdżamy w dół. No okej, okay, no i co? I zginąłeś sobie. Okej. Okay. Dobra, zdobyłem gem za Roller Event, czyli jakąś Tiki Mask ominąłem. Więc warto byłoby zobaczyć, gdzie my żeśmy ominęli, kurde. I to chrapanie jest przerażające, jeżeli mam być szczery. Więc dobra, może ja tutaj to wytnę i zobaczymy się za chwilę. Jak ja jakby dojdę do miejsca, gdzie faktycznie mogłem pominąć Tiki Mask. Ja już nawet chyba wiem gdzie. Tak się przynajmniej domyślam. Zobaczmy, co się stanie, jak polecimy teraz w prawo. Tam chyba coś będzie, tak mi się jakoś kurde wydaje. Nie ma? Kurde, to gdzie to może być? No dobra, mam 1404 i co teraz? O! Czyli mam zrobione 100%, na to wygląda. Okej. No to mamy wszystko zebrane, czyli na początku się nie zaliczyło to, że mamy zrobione 100%, bo musiała być ta animacja, że wiecie, że o, zdobyliśmy tutaj klejnot za Event Roller. Dobra, no to co? Engines Factory Regular Playthrough. Mamy do zebrania 500 mojosów oraz 78 skrzynek. Jazda z koksem.